Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, najpierw zacznijmy od tego, tak każdy wykład, obojętne czy to się nazywa posiadami czy gawędą, powinien się rozpoczynać, mianowicie baza materiałowa, czyli archiwalna. Archiwalia są nam znane, nie tylko te drukowane, a więc Semkowicza i kontynuacja w postaci zbioru Bolarza i Roszkowskiego, fragmentaryczna. Także dokumenty wydawane przeze mnie i przez kolegę Roszkowskiego, na przykład XVII-wieczny testament Mateusza Moniaka, wydany przez Roszkowskiego, już nie będę mówił gdzie, akt nobilitacyjny cesarza Leopolda I dla Moniaków, który wydany przez niego, a przeze mnie wydany majątek Moniaków w Zebrzyce Górnej w 1741. Ten zasób źródłowy poszerzyła moja kwerenda przeprowadzona po pierwsze Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, gdzie poza innymi materiałami podstawą jest kapitalnej wartości trójczęściowy testament Stanisława Moniaka. I tutaj przechodzę do publikacji, które były przedmiotem, czy też raczej powodem mojego pisarstwa o Moniakach w różnych fazach, a więc z 1993 roku w nieodżałowanej Orawie napisałem o sołtysach Zubrzycy Górnej, o kościele w Zubrzycy Górnej i o dwóch chorągwiach. Przypomnę Państwu, kochani Państwo, byłem pierwszym autorem, który podjął się porównania ikonograficznego, teologicznego i kontekstu politycznego chorągwi katolickiej i polskiej z pochodzenia rodziny Moniaków, wiadomej fundacji, wczoraj była o tym mowa, 1705, i luterańskiej, kapitalnej, jeśli chodzi o program, chorągwi też zachowanej Jerzego z Meszkala, z Leszczyn, na Dolnej Orawie, reprezentującej program zupełnie inny, ideowy, z powodu przynależności wyznaniowej, ale mających też, ten zabytek ma paralele z zabytkiem Moniaków, czyli chorągwią wiadomą zubrzycką. Jak pytałem potem profesora Jana Ostrowskiego, który ze swoją uczennicą, panią Koziną, pisał pierwszą pracę publikowaną, tak chyba w Sarmacja Semper Fidelis był też jej artykuł, o chorągwiach nagrobnych, to on tych zabytków nie znał, ponieważ Orawa była tak słabo znana, a mówimy o początku lat 90., nie o XVIII wieku w pisarstwie, znaczy podkreślam to celowo, jakie pionierskie lata przebywałem sam, prowadząc pracę naukową na Orawie, raptem, nie od czasów Króla Świeczka, tylko od przełomu lat 80. 90. Co za niesamowity skok. A jeszcze tyle już nie przede mną, ale przed następnym pokoleniem badaczy. Specjalnie chciałem to podkreślić. Wybitny historyk sztuki z państwowych zbiorów na Wawelu nie znał ani o chorągwi zubrzyckiej, coś tam słyszał, ale o chorągwi z Meszkala w ogóle nie miał pojęcia. Tak, takie to były czasy i tak się zaczynało tę pracę. Potem była bardzo ważna praca, którą tutaj koledzy historycy i młodsi i starsi znają, w roczniku babiogórskim, tom czwarty, wydana w 2002 roku, Piotrze, 22 lata temu, Jezus Maria, pod tytułem Testament Stanisława Moniaka, na którą się będę powoływał. Potem no, koledzy piszący, wierzę, że znają to wszystko. Potem była Zubrzyca Górna, bardzo ważna w XVII wieku, w roczniku oraskim, tom 6-7-2007. I wreszcie, myślę, że część osób na pewno, bo to pamiętam, tu obecnych, głównie moich bliskich, serdecznych kolegów i przyjaciół pamięta, była sesja pod tytułem Między dworem a wsią, wydana w 2017 roku w postaci książki konferencyjnej, i tam napisałem najdawniejsze dzieje Moniaków, Wilczków i Bukowińskich. I właśnie na podstawie tego materiału i tych kwerend, które przed chwilą wymieniłem,
przypominam Państwu z okazji tego jubileuszu historię najstarszą Moniaków. Jeszcze chcę dodać, że ja prowadziłem oczywiście też obok Henryka Rudzińskiego, nieżyjącego kolegi już od dawna, jedyny kwerender bytczy na temat Orawy spośród historyków polskich. Oczywiście nie mówię tu o dawniejszych badaczach, czy też o okresie i o pokoleniu i wysiłku Władysława Semkowicza, który zresztą korzystał z materiałów archiwalnych państwa Oraskiego, można powiedzieć, bezpośrednio i pośrednio. Już nie chcę rozwijać tego wątku, ale po wojnie, w czasach zwycięskiego socjalizmu, jak to się nazywało, realnego socjalizmu, już zapomniałem, badacze polscy mieli bardzo dużą trudność w dostaniu się do archiwów państwowych Czechosłowacji. Ja miałem szczęście, gdzie tutaj widzę, mówię, o właśnie, uśmiecha się do mnie Emilia Droska za właśnie dyrekcji kierownictwa Emilii, dostać się tam w ramach różnych starań dokumentacyjnych muzeum. Dwa razy prowadziłem tę kwerendę, ale wtedy pod kątem kościelnym z wynikami, które większość Państwa zna, a nie pod kątem biografii Moniaków. Na koniec tego wstępu chcę powiedzieć, że ogromnie wyrażam wielki żal, chociaż tu żaden z kolegów tu obecnych muzeum nie jest temu winien, że nie doszło do koordynacji tego wczorajszego dnia spotkania naukowego i dzisiejszego w tej formie, że moglibyśmy z panem Szymusiakiem, dziękuję za pana obecność dzisiaj, przeprowadzić dwugłos na ten sam temat. Tak byłoby to naturalne. No niestety do końca pani Dominika Kierwski nie wiedziała, jaki będzie, tak mi mówiła, program wystąpień tematycznych wczorajszych. Ja wiedziałem tylko, co ja mam do powiedzenia wczoraj, a z drugiej strony nie miałem pojęcia, jak będzie zorganizowany dzisiejszy dzień. Dlaczego? Żałuję. Po pierwsze, to by pozwoliło nam wymienić dużo więcej czasu. Poglądy na temat różnych aspektów dawnego, bo ja się tylko tą dawniejszą epoką będę zajmował, dawniejszego etapu, czy najdawniejszego dziejów rodziny. Jako poza tym byłaby to znakomita okazja do uświadomienia sobie, jakie trzeba jeszcze poczynić kroki poszukiwawcze, czyli jak dalej prowadzić kwerendę. No ale zrobimy to drogą rozmów, można powiedzieć, dialogu. W takim razie już własnego, badawczego następnych etapach. Przechodzę teraz do tematu. Też nam tego brakowało wczoraj, żeby ten dwugłos był, bo tak pan Szymusiak mówił, bo tam bardzo ciekawych parę... No więc właśnie bardzo mi było żal, że ten dwugłos nie został zaplanowany, bo byłby ogromną okazją do wymiany doświadczeń i poglądów. To są właśnie niestety te mankamenty, błędy, można powiedzieć, zbyt późnej, improwizowanej organizacji. No ale już zostawmy, stało się. Przeprowadzam więc teraz już wykład pozytywny, tak się to określa w historiografii tradycyjnej, pozytywny, na podstawie materiałów, o których przed chwilą mówiłem. Jestem, póki mnie nie przekona ktoś, jestem zdania, że gniazdem rodzinnym, rodowym Moniaków, zresztą nie jest to żadna osobliwość, bo bardzo wielu osadników Górnej Orawy, tej części Górnej Orawy też, była Sidzina, czyli najbliższe sąsiedztwo. W wiadomym, bo opublikowanym akcie rozsiedlenia gospodarzy zaremkowych z 1574 mamy między innymi przysiężnego Juratus, to członek samorządu wiejskiego, sądu gromadzkiego, Stanisława Moniaka, który siedział na tym zarębku już od 1563. Oczywiste. Wykazuje tam też ten spis wójta Tomasza Ostrosza, całkowicie odrębną rodzinę Moniaków i Ostroszu. Oczywiście wiele innych polskich też. Nie ma wątpliwości, że dzieło kolonizacji z pogranicza tego, nazwijmy, powiatu, już dokonuję uproszczenia, symplifikacji, uproszczenia jordanowskiego tych okolic,
przedostawało się w trakcie zaproszeń ze strony dominium Oraskiego na po prostu pogranicze do karczunku, do ciężkiej, potwornej pracy, którą opisywałem w innych swoich publikacjach, ponieważ ziemi był pod dostatkiem, a osiedli nie było. I przypomnę tutaj dwa świetne państwu, szczególnie mieszkańcom Zubrzycy, znane przejścia dogodniejsze. Jedno przez przełęcz Zubrzycką Górną, około osiedla obecnego Ignatówka. Drugą oczywiście od kierunku Binkówki, a czy niżej Sidziny centrum, i od dołu słynny na przełęcz Zubrzycka Dolna, teraz zwana geograficznie Dwąwozem, od południa wymijająca Zimną Dziurę. Były inne przejścia leśne. Naturalnie przypomnę, że ta południowa strona ma tę dogodność, że ja jako wędrowiec i górołaz od lat też niepamiętnych tutaj zawsze to podziwiałem, to kształtowanie terenu. Od strony Siedziny jest stromi, ale jak się osiągnie ten dość łagodny grzbiet pasma Orasko-Podhaleńskiego, to rozciąga się przed nami płaskowyż w kierunku Zubrzycy. Idealny teren karczunkowy i wypasowy. Pastwisk, oczywiście wtedy wyglądało to kompletnie inaczej niż teraz, ale służący i celom pastwisk, wypasom po prostu, jak i później karczunkom w przygotowaniu ziemi orne. Jest łagodnie, nie ma tam wypiętrzeń, nie ma rozpadlin. Zalążek Zubrzycy, będziemy tutaj biec oczywiście skokami milowymi, jest notowany, jak wiemy, w 1604 roku. Zalążek, cztery gospodarstwa chłopskie. Wyodrębnienie Zubrzycy Górnej jako jednostki osiedleńczej jest notowane w 1614 roku. Wstępna umowa lokacyjna nie zachowała się, ale wiemy doskonale z późniejszych dokumentów, że ją sporządzono na podstawie porozumienia z pierwszym zasadźcą, starym, podkreślam to starym, Ostroszem, który objął, nie znamy jego imienia, objął sołtystwo właśnie w czasach, nazwijmy tak, między 1614 a 15 lub 16. Ostateczną umowę lokacyjną spisano jednak w 1619 roku i przypomnę, tylko dwa lata wolnizny zostały udzielone osadnikom. Co to oznacza? W takich warunkach wsiom oraskim dawano spokojnie, te 12 lat to było najmniej, do 20, bo taki był trud kolonizacyjny. Czyli możemy sobie wyobrazić, że przed 1619, krótko mówiąc, czas około 1604 roku, to jest bardzo wiarygodna data początków osadnictwa trwałego. Nie mówię penetracji terenu, ponieważ to mogło nastąpić wcześniej. Generalnie u progu XVII wieku. Zaraz o tej dacie 1604 będzie mowa pod innym kątem. Zasadźca, stary Ostrosz, zmarł na pewno między 1616 a 19, ponieważ akt lokacyjny 1619 został wydany nowej personie, o której będzie bogato za chwilę w opowiadaniu, Andrzejowi Moniakowi. Właśnie pan Leszek już rysował tę sylwetkę. Ale nie on był pierwszym Moniakiem na tym terenie. Był jego ojciec, nieznany z imienia, protoplasta gałęzi oraskiej Moniaków Siedziny. Doskonale wiadomo, że kolonizował ten teren, bardzo możliwe, że na samym progu XVII wieku, na pewno przed 1614, i wiemy o nim więcej. Wypasał stada owiec i wołów na polanie Czerniec, nie muszę tutaj mówić, gdzie to jest. Miał ten stary, którego niestety możemy, ten pradziad, ale nazwijmy go protoplastą, czyli pierwszym znanym przodkiem tej linii. Miał budynek mieszkalny, stodoły i dwa gumna. Miał sporo już ziemi wyrobionej, ziemi ornej i łąk w środkowej części przyszłego katastru Zubrzycy Górnej oraz pasienkę Bory ku granicom lipnickim. To państwu da pojęcie
jak się rozsili. Niewątpliwie penetracja gospodarcza, osadnicza tego terenu, widać z tego, że w moim przekonaniu wykorzystano od razu obie przełęcze, ale też tę właśnie górną, że nastąpiła w pierwszej dekadzie XVII wieku. Naturalnie osadników niełatwo było sprowadzić. Trzeba było umawiać się między tym zasadźcą, organizatorem, a poszczególnymi rodzinami co do warunków. Oni sami bardzo uważnie obserwowali, dokonywali takich najpierw prób w terenie. To nie był akt jednorazowy, ale jednorazowa była akcja prawna, czyli wystawienie dokumentu, potem go meliorowano, czyli ulepszano. Znamy właśnie te meliorację umów lokacyjnych w wielu wsiach, nie tylko prawa wołoskiego. Dlaczego stosowano prawo wołoskie, nie będę już mówił, bo to 100 razy było omawiane. Było najdogodniejsze, nie ma to nic wspólnego z czynnikiem etnicznym. Nic, ani wyznaniowym. Po prostu było to prawo dobrze służące osadnictwu najpierw pasterskiemu, a potem rolniczo-pasterskiemu na tego typu terenie, przy takim ukształtowaniu terenu. Wieś zorganizował na prawie wołoskim niewątpliwie ten senior ostrosz, ale już mówiliśmy o tym, zmarło mu się, zostawił synka małego 3-letniego imieniem Mateusz i z wdową ożenił się, była o tym malowniczo mowa chwilę przed dworem, temu Andrzej Moniak, syn z kolei nieznanego imienia protoplasty Moniaka. I tu się zaczyna pełna barw i krwi, ale nie w sensie czynów zbrodniczych, ale wielu też podłości. Historia Moniaków uchwytna dokumentacyjnie. Andrzej Moniak po tym ożenku zataił, słowo zataił w ten sposób, że nie mówiono o tym, nie pisano. Nie wyobrażam sobie, że można było ukryć to zupełnie, nawet i przed rodzinami sąsiadów. Zataił przed administracją dominialną, o której zaraz coś powiem, że stary ostro zostawił tego 3-letniego synka Mateusza, a i to będzie bardziej gorzko brzmiało, a mamusia, czyli wdowa po starym ostroszu, a żona Andrzeja Moniaka, też tej kwestii nie podnosiła publicznie. I tak kłopotliwy pasierb wychowywał się i rósł w cieniu domostwa Andrzeja Moniaka. Oczywiście zaraz potem się dowiemy, jakie to było domostwo i ile było tych domostw. Ja może Państwu od razu powiem, bo rzeczywiście cofanie się wstecz i tak będziemy musieli, nie byłoby korzystne dla tego opowiadania. Protoplasta, czyli Moniak bez imienia, zbudował własne domostwo. To jest pewne, bo wiemy o tym bezwzględnie z testamentu Stanisława Moniaka. Wiemy, jest to napisane expressis verbis, czyli po prostu czyta się to. Potem jeszcze wrócę do topografii majątku. Miał odrębne domostwo. Andrzej Boniak przejął, tak żeniąc się z wdową, przejął gospodarstwo oczywiście i domostwo ostrosza. Ale od razu informuję, że zbudował też własne budynki i mieszkalne, i gospodarcze w innej części majątku sołtysiego. Przy czym to, miejsce, gdzie się znajdujemy, czyli dwór, który oglądaliśmy, ma w części kurnej budulec z około, to metodą wiadomo, tej analizy dendrologicznej, aktywnego węgla i tak dalej, no, dendrolety mają swoje metody doskonałe, wiadomo, że budulec ten pochodzi z 1604 roku. Wysunąłem już 10 lat temu, w czasie tej konferencji, hipotezę, nie może być inaczej, że w takim razie budulec, co było bardzo możliwe,
został częściowo przeniesiony z demontażu domostwa pradziada Protoplasty, ponieważ ten majątek, zaraz zobaczymy, powstał zdecydowanie później. Tu nie było w tym momencie na początku tego dworu. To jest bardzo ważna kwestia. Tak twierdzę, oczywiście. Dalsze badania. Od razu Państwu powiem, że był projekt. Może nie wszyscy koledzy młodsi o tym wiedzą. Projekt akurat wysunięty przez nieobecną panią Kirsztyn. Bardzo go popierałem, żeby przeprowadzić wielodyscyplinarne badania nad geografią siedzib szlacheckich, nie tylko Moniaków, na Orawie. Wymagałoby to udziału archeologów, oczywiście historyków, historyków sztuki, historyków architektury. Niestety bardzo dobry projekt nie został przyjęty w sensie finansowym przez władze zwierzchnie. I tak upadła jeszcze jedna szansa, żeby wiedzieć o czymś więcej na tym terenie. Idźmy dalej. Umowa z 1619 roku gwarantowała Andrzejowi Moniakowi dziedziczne posiadanie sołtystwa. Miał on prawo, uwaga, tylko do tak zwanego, to się nazywa tutela temporalis, czasowej opieki. Tylko czasowego opiekuństwa nad pasierbem, ponieważ zataił. Władze dominialne przekazały mu to dziedziczne sołtystwo, a powinien przy osiągnięciu tak zwanego wieku sprawnego pasierba Mateusza, imienia Mateusz, przekazać mu ten majątek. Sołtystwo było dwułanowe, plus dodatkowa rola osadnicza. Jeszcze jedną rzecz tu powiem awansem. To nie był łan frankoński duży, czyli 25-hektarowy, który liczymy na wsiach rolniczych prawa niemieckiego, tylko tak zwany łan podgórski, będący mniej więcej, bo one miały też różne miary, połowę tego. Ale to tylko tak na marginesie, nie zajmujemy się tutaj bliżej studium gospodarczym, bo w ogóle o północy byśmy nie skończyli. Więc tylko wspominam, ale był to duży majątek. Dwułanowy plus rola sessio colonicalis, to się po łacinie nazywa, czyli rola wołoska osadnicza, pełna, chłopska, pełny nadział. To w sumie dawało 3 razy ten łan podgórski. No, niech Państwo pomnożą 12,5 do 13 hektarów razy 3. To było dużo wtedy. Oprócz tego oczywiście prawa do jednokołowego młyna, do tartaku później, do różnych przedsiębiorstw dochodowych. Wszystko oczywiście opodatkowane na rzecz dominium. Przypominam, że sołtys był wolny tylko od czynszu gruntowego, natomiast miał też liczne bardzo powinności. Przede wszystkim ta słynna służebność, pewne robocizny, ale pośrednio wysyłał parobków i bardzo ważną posługę wojenną, wojskową. O służebnościach. Najważniejsze służebności to był słynny transport wozów soli i wina, bo i zyski, i konsumpcja zamku, dominium na tym się opierała. I to zamieniano na ekwiwalent pieniędzy. Albo dowoził, albo bulił w złotych węgierskich. Nie będę podawał tych kwot, nie ma to sensu, jest to wszystko opublikowane, opisane. 3-krotnie to powiększano, te kwoty. Oprócz tych fur wina i soli, ta też była uciążliwa służebność. Zimowanie klaczy z stadniny, ponieważ oczywiście węgierska rodzina magnacka potrzebowała dużej stadniny. Zamiast łożyć na tę paszę, to tego, ten klacz, te źrebięta, hodowali sołtysi. Wszyscy. Rozkładano to i każdy, a jak nie, płacił. Tak, tak, wszystko było także za pieniądze. I wreszcie bardzo ważne, tam renty, renta naturalna czy daniny, to możemy pomijać. Najbardziej taka osobliwa była tak zwany dar łowiecki, czyli jarząbki. Łowiono jarząbki i do kuchni zamkowej szły, smakowało to pieczyste. Natomiast ta pomoc najważniejsza była zbrojna. Na wezwanie z rynsztunkiem i pachołkiem.
Zamek był też remontowany 100 razy, zamki orackie oczywiście i budowle otaczające. No to musiał opłacić jeśli murarzy, każdy sołtys. I dostarczał materiały do oprawy zamku i narzędzia. Oczywiście sam nigdy tam jeździć nie musiał. Kto hodował owce, amoniakowie, a jakże, dziesięcina owcza. Dziesięcina to nie była dziesięcina, tylko co dwudziesta wicezima, tak zwana, co dwudziestą owcę musiał dawać. Majątek Boniaków od początku, mamy pierwszy bardzo dobry obraz 1624, był kapitalnej wielkości. 100 korców zboża miary polskiej wysiewał, korzec miary polskiej ówczesnej po około 45 litrów. No to sobie Państwo pomnożą. Ledwie kilka lat, no zaczynając od protoplasty, powiedzmy 10 do 12 lat tej walki z tym terenem, no mogą sobie Państwo wyobrazić, jakim pokarczunku, już miał gospodarkę zbożową. 5 wozów siana co roku, po 650 kg wóz siana. Ogromne łąki i 200 owiec w stadzie. Więc było to gospodarstwo bardzo poważne. Oczywiście nie zdążył Andrzej Boniak, mimo swojej niesłychanej przedsiębiorczości, nie zdążył oddać do podziału, 1615 był ten podział, Jerzy Turzo wydzielił hale dla wsi starszych, polany, pastwiska, nie załapali się, mówiąc językiem współczesnym, Zubrzyczanie, a właściwie rodziny sołtysie. W rezultacie Moniak oddawał do wypasu wojewodzie wołoskiemu, w cudzysłowie to było stanowisko, koło wsi Kralowany na samym południu Orawy za górami choczańskimi. Zgrzytając zębami, płacąc po 8 denarów za sztukę, 200 miał. Tartak pracował pełną parą 1625, młyn dostarczał dużo, bardzo mlewa było. W 1625, to muszę Państwu powiedzieć, gospodarstwo zbożowe, czyli to najważniejsze majątku sołtysin, przynosiło plon roczny 66 łukien. Łukno to trzeba pomnożyć razy 5, 330 korców. No i teraz pomnożymy przez te litry. Był to majątek rolny bardzo poważny. Mamy ten świetny, wczoraj panowie, ja już nie pamiętam, który z panów referentów mówił o tym, ten znakomity, często się odwołujemy, tekst relacji raportu Komisji Kościelnej 1959. Majątku sołtysiem w Zubrzycy Górnej mieszkały 154 osoby po niecałej połowie stulecia osiedleńczego, czyli nie rodzinka sołtysa, obojętne Andrzeja czy jego, 154 osoby na 672 mieszkańców całej wsi Zubrzyca. To pokazuje, jaka była proporcja, tak jest, majątku gospodarstwa sołtysiego, no niezwykła. Skąd to? Oczywiście żelarze, żeler węgierscy, czyli zagrodnicy, polskiej nomenklaturze szlacheckiej gospodarczej rozbija hortulani, to liczba mnoga już hortulanów, zagrodnicy mniej niż 1/8 roli osadniczej, to już padło do kategorii żelaza. Zagrodnicy, ale i komornicy z chałupą, tych nazywano inkwilini, inkwilinus. Natomiast była jeszcze najniższa kategoria, którą też się wyręczali Moniakowie później, subinkwilini, czyli komornicy podludni. Nie mieli nawet chałupy, tylko mieszkali w komorach, stąd nazwa, czyli izbach podnajętych, u bogatszych gospodarzy. Także to była armia osób gospodarczo zależnych w majątku, warto wiedzieć. O, tutaj pan Leszek właśnie spytał o tym, nie było czasu tutaj powiedzieć. To byli ludzie, których interesował w każdej chwili status zmieniający się Moniaków. Bo oni byli na ziemi sołtysie. Oni nie byli na zewnątrz, poza. W latach 20. to wiemy na pewno, XVII wieku, z testamentu jego wnuka Stanisława, Andrzej pobudował własne domostwo, jak wspominałem,
Majątek jego sięgał pasma Oraszko-Podhalańskiego od Czylica i Ignatówki poprzez Przełęczy Zubrzycką Dolną mniej więcej do Przełęczy Spytkowickiej. Jest mowa, znaczy oczywiście, jak wiadomo, no jest klin, tam wchodzi ziemia Podwilka, ale klinem szło to na południowy, dobrze mówię, na południowy wschód. Wschód. Tak, dobrze. Określam. I to był bardzo poważny pas katastru wsi. W 1625 roku stado Sołtysie miało 450 sztuk owiec, dwa razy więcej. Powiększył dwukrotnie, dwakroć w ciągu, mówiliśmy, 10 lat. I wreszcie wyniósł się z Krelowan, potrafił wywalczyć i to, czyli z tego wspólnego wypasu. I za zgodą dominium ulokowany został na Policach na hali Bukowińskiego, czyli wykroił, odkroił Bukowińskim, to typowe zachowanie maniaków. Odkroił ich pierwotny teren wypasowy, bo Bukowińscy byli pierwsi chronologicznie i trzymali od tej strony tę halę Czerwiec. I wdarli się tam, o tym będzie jeszcze potem mowa, maniakowie. Gromada Bukowiny miała ten Czerniec od 1615, a nobilitowani bukowińscy od 1674. Andrzej Moniak został przeze mnie przedstawiony jako człowiek bez skrupułów, ale zdolny organizator, bez wątpienia, zdolny zasadźca, bardzo przedsiębiorczy, można powiedzieć tak, rolnik i pasterz, ale był też człowiekiem przekonania. To bardzo żałuję, tu wiem, że zdarzył się wypadek, na szczęście nie grozi, mam nadzieję, że pani Małgosi Liśkiewicz nie ma z nami. Mianowicie to Andrzej Moniak, donieśli o tym pastorzy luterańscy, bo robili, superintendent ciągle przyjeżdżał w imieniu też interesie dominiu i doglądał, czy ci poddani polscy katolicy służą nowym pastorom, pastorowi w Jabłonce, oczywiście tu nie było nikogo na szczęście. Otóż nie, wieś była czysto katolicka. Andrzej Moniak w 1627, znam dokładną datę, założył nielegalny, w cudzysłowie, cmentarz katolicki na wsi, sprawdzając księży polskich zza kordonu, żeby przynajmniej chowano w obrządku katolickim. To oczywiście doniesiono o tym i miał pierwszą czerwoną krechę w dominiuszu, nie jedyną, bo później mnożyły się. Przypomnę, że w latach 1614-26 formalnie wieś należała do parafii luterańskiej w Jabłonce, a od 1626-60 pisałem o tym w osobnych pracach, do Podwilka, do fary luterańskiej w Podwilku. Jednak realnie mieszkańcy korzystali od 1651 wyłącznie z pionierskiej parafii katolickiej w Orawce. W 1687, przypomnę, Zubrzyca Górna została przydzielona nowej parafii katolickiej w Podwilku, jeszcze w kościele drewnianym wtedy. Mateusz Ostrosz, którego zostawiliśmy jako chłopca po prostu pokrzywdzonego, upomniał się o swoje dopiero, uwaga, w 1659 roku, gdy miał 43 lata. Obliczyłem to na krzyż dokładnie. Można powiedzieć, że gdybym był na jego miejscu, upomniałbym się znacznie wcześniej. Celowo wprowadzam akcent osobisty, żeby było może bardziej ciepło. Wtedy już zresztą Mateusz Ostrosz, który był po prostu w wieku sprawnym o wiele wcześniej, zbudował, wiemy, że zbudował własny dom. Reprezentował Urząd Sołtysi przed Komisją Kościelną w 1659 roku. On właśnie. Aczkolwiek podano, że sołtystwo ma dwóch współwłaścicieli, Pasierba i Ojczyma. To wszystko zostało tam wypisane. Dopiero 5 lat później, ale to mnie nie dziwi, że dopiero wtedy, w 1664 wytoczył proces karny z powództwa osobistego, to znaczy proces cywilny, powództwa cywilnego ojczymowi przed Sądem Leńskim właściwym,
Komitetu Oraskiego, mianowicie wedle prawa wołoskiego Sąd Sołtysów i Rychtarzy Dominium miał obowiązek rozpatrzyć każdą sprawę ze skargi osobistej rodziny sołtysiej lub rychtarskiej, to zależy od rodzaju osady, i rozpatrzyć go według bardzo podobnych do prawa niemieckiego wówczas prawideł prawa włoskiego. Tak się stało w obecności urzędników dominium w imieniu żupana zwierzchniego, Comes Supremus Arve, i właściciela dominium Istvana Tökej, tego właśnie wielkiego luteranina, który smagał gdzie mógł tę rekonkwistę katolicką na Orawie. Wysłano dyrektora spraw, dyrektor causarum po łacinie Jana Rewickiego, kapitana zamku Jerzego z Meszkala, właśnie od chorągwi, o której mówiłem, i wreszcie oficjalistę Jeremiasza Worubskiego. Charakterystyczne, że oficjaliści zamkowi reprezentowali szlachtę węgierską pochodzenia słowackiego, a stronami sporu byli przywódcy osadniczy polskiej niewątpliwie gromady Zubrzycy Górnej, i to tamci byli gorliwymi luteranami, tu była strona katolicka, to dodaje smaczku. Natomiast ważny był wójt, sąd oczywiście, sołtysi, czyli sąd leński. Oskarżenie było następujące. Mateusz Andrzej Moniak występuje, oczywiście wymagało to też pisemnego aktu, występuje pasierb skrzywdzony. Andrzej Moniak zabrał całe sołtystwo dzięki kłamstwu, że mój stary ojciec nie zostawił żadnego potomka. Mówię tu o powódcy, czyli Ostroszu, młodym Mateuszu. Tak występuje. Opisał i przedstawił. No zdumiewające jest to zwlekanie z pierwszą skargą. Bardzo późną. Wyrok nastąpił po rozpatrzeniu dowodów, zaprzysięgano świadków, więc nie jest to sprawa ganania jednej osoby wobec oczywiście oskarżonego, czyli Andrzeja Moniaka, nic podobnego. Byli zapytywani świadkowie, było rozpoznanie proceduralne we wsi i wyrok Sądu Leńskiego. W ciągu kwartału 1664. W ciągu kwartału Andrzej Moniak ma oddać pisma wyłudzone na sołtystwo. Akt lokacyjny 619. Prawowitemu posiadaczowi urzędu i majątku na dożywocie z łaski swojej pasierb, pokrzywdzony Mateusz Ostrosz, miał dać mu tak zwane odstępne. Ćwierć roli osadniczej należącej do sołtystwa, dwóch zagrodników, pół młyna i czynsz roczny 6 talarów za to dla Ostroża dożywotnio. Do śmierci Andrzej Moniak miał mu płacić za to odstępne. Po śmierci całość miała wrócić do rąk Ostrosza. Wyrok był sprawiedliwy, a odstępne było tylko wynikiem tak zwanej dobrej woli w procedurze sądowej Ostrosza. I Andrzej Moniak postąpił po swojemu. Jak w 1619 wykonał to, co myśmy omawiali, to tutaj zlekceważył wyrok sądowy. Sytuacji, której dominium nie pałało do niego sympatią z tych innych względów, o których mówiliśmy, a jednocześnie wszystko już wiedziano. Oczekiwał, że nie będzie szybkiej egzekucji wyroku. Wygrał! W 1667 drugi pozew Ostrosza, sąd komitacki ponowił wyrok, to już była zdecydowanie tak zwana zła wola, specjalne są określenia w procedurze sądowej na to, że podsądny wykazuje złą wolę, odmawia respektu. Jednak tak było. Obciążył karą Moniaka, zresztą bardzo niską, 12 zł węgierskich za to zwlekanie i zatwierdził rok później wyrok żupan Istvan Tökej. Przy czym zagrożono już Moniakowi, ale tylko zagrożono, że jeśli okaże krnąbrność, tak dokładnie brzmi termin sprawny ówczesnej procedury, krnąbrność, antymacja, to siłą zostanie dowleczony na zamek Oraski do Lochu, czyli to, co mogło teoretycznie grozić każdemu nieposłusznemu poddanemu, także takiemu specyficznemu,
który był związany z stosunkiem specyficznie lennym, jak sołtys, który odmawiał wykonania czy podporządkowania się wyrokowi. I proszę sobie wyobrazić, że w takim stanie zagrożenia, co za nerwy miał ten człowiek, nie tylko mięśnie i nie od parady głowę, ale w takim stanie no, już napięcia, naprężenia i zagrożenia. Wywinął się, utrzymał komposesorat sołtystwa, prowadził operacje handlowo-finansowe znane ze źródeł na ziemi sołtysiej, między innymi handlował działkami. Znamy zresztą różne dokumenty między 1650-81 w pięknej polszczyźnie też pisane, ale to jest inne zagadnienie. I proszę sobie wyobrazić, że doczekał własnej spokojnej śmierci. Teraz Państwu na pięciu przypomnę, bo Pan Michał musiał pewno wczoraj o tym mówił. Andrzej Moniak zmarł, nie znamy dokładnej daty śmierci, przynajmniej ja jej nie znam, między wiosną 1671, ostatni jego podpis na transakcji, a wiosną 1673, ponieważ wtedy na pewno nie żył. To jest pewne. I do jakiego wieku dożył? No kapitalnego wtedy, 70 kilku lat. To był wtedy bardzo, no ja mam 73 lata. Więc można powiedzieć, że wcielam się w jego osobę. Nie sądzę się i nie byłbym tak krydomny. Natomiast wcześniej, pani Jadziu, bym się domagał swojej ziemi. Raczej bym się wcielił w pasierba. Tutaj Mateusza Ostrosza. No więc w każdym razie już ten bawny, niesamowity żywot Andrzeja Moniaka starałem się odmalować. I teraz Mateusz Ostrosz, czyli mówimy o pasierbie, o tym jego wrogu życiowym, do końca lat 70. wykonywał obowiązki w sołtysie, więc wiemy, że urzędował. Są bardzo ciekawe zapiski związane różnymi sprawami cywilnymi między chłopami, gospodarzami. Ale ekonomicznie i społecznie wygrali Moniakowie. Obronili uzurpację. Obronili stan uzurpacji majątkowej, pozycję społeczną. Na tym zbudowana została ich fortuna. I teraz genialna myśl Andrzeja Moniaka. Wiem, być może były jakieś inne jeszcze poszlaki czy przesłanki, które pozwoliły mu kalkulować ten plan przewlekania. Bo jego syn, akurat trafiło się, że Mateusz, też tylko Moniak, zaangażował się w 1672 utrafione w stłumienie buntu bardzo poważnego luterańskiej szlachty, między innymi Komitatu Oraskiego, tak zwany bunt Gaspara Piki. Tu oczywiście szczegółów tych politycznych na tej historii Węgier nie będziemy, ale które spowodował konfrontację strony katolickiej. Wiadomo, po której stronie byli Moniakowie, że Ostroszowie też. I strony luterańskiej, czyli tej całej motaniny drobnej i średniej szlachty, drobnej szlachty urzędniczej, luterańskiej gorliwie, która na pewno Moniaków nie darzyła i tak dalej. Jak wiadomo, w siłach cesarsko-królewskich, a ściślej królewskich, to było Kira i Honwet, można powiedzieć jak później, ale w siłach w istocie habsburskich. W korpusie prefekta generalnego hrabiego Jana Szporka, słynnych 700 strzelców, to było wielkie dzieło genialnej myśli strategicznej rodzin. Moniakowie, Wilczkowie Bukowińscy zwerbowali 700 strzelców z tych, co prawda, 20, no nie już jeszcze 5, ale powiedzmy około 20 wsi osadnictwa polskiego, no niesłychane, kosztem 400 zł pożońskich. To był majątek. Mowa tam o 16 wsiach tych najbliższych rejonów Polski, bo tu mieli, ale myślę, że czerpali werbownicy i szli do dalszych Górnej Orawy. I krótko mówiąc, zapewnili zwycięstwo stronie katolickiej. No i była nagroda. Więc można powiedzieć, że tak. Interesy własne, faktyczne unieważnienie wyroków. Któż by myślał o wyrokach Istvána Tekei, rodziny Tekei, uznanej za notorycznych zbrodniarzy, przeciwników tronu Najjaśniejszego Pana Leopolda I.
ocalenie majątku z uzurpacji, zemsta na rodzinie Tekei. Myślę, że ten czynnik odegrał rolę i danie ponosił urzędnikom dominialnym. Ale jednocześnie, bo nie można tego traktować tylko jako cynizmu, nie, to był człowiek właśnie, trzeba go pokazać z różnych stron. To była pełna, bogata osobowość. Miał przekonania katolickie, widział, że reprezentuje ogromną masę osadników o innej tożsamości. To był niewątpliwie żywioł czystopolski albo prawie czystopolski, reprezentujący jednocześnie wszystkie nawyki swojego terenu z czasów ojców. Drugie pokolenie dopiero. Czy też w przypadku Mateusza Moniaka świeżo trzecie. I jednocześnie, że może dokonać zmiany swojego statusu, idealnie obmyślone, gdyż tylko hasłem, jeszcze możemy, Leopold I dał w 1673 przywilej immunitetowy, oczywiście dla Mateusza Moniaka, jako jednego z tych wielkich wodzów tej armii posiłkowej. Czyli przypomnę, immunitet to zwolnienie od wszelkich świadczeń na rzecz państwa, komitatu i dominium. Oczywiście nie zwalniało to, za chwilę o tym będzie, z podatków dobrowolnych uchwalanych przez kongregacje komitackie szlachty. Immunitet objął połowę sołtystwa z trzema młynami i ośmioma żelazami. Dostał co chciał. Drugie, 1674, omawiane szeroko, dziedziczne, podkreślę ogromnie, bo były też nobilitacje dożywotnie, tylko personalne. To było dziedziczne szlachectwo, czyli akt nobilitacyjny wyższego rzędu z nadaniem herbu, jak wiadomo, wszystkim trzem rodzinom identycznego. I w tym przypadku, bo interesuje nas jedna rodzina, Mateusz Moniak z żoną Anną Nowobilską, pokazuje to parantele, czyli wybitny ród sołtysów dziedzicznych na Podhalu, z Białki i tak dalej, wielkimi zresztą pokrewieństwami. Nobilitacja objęła jego synów Jana i Stanisława oraz córki Zofię i Annę. Wspominaliśmy o tym, że była to kategoria specyficzna szlachty, zwana szlachtą kurialną, później ziemiaństwem, ale z całym zakresem przywilejów rządzącego na Węgrzech stanu szlacheckiego i z objęciem około połowy katastru wsi, tej wsi. Na Węgrzech, w przeciwieństwie do stanu szlacheckiego w Polsce, bardzo dużo było podobieństw społeczeństwa stanowe i tu i tam, i w innych królestwach Europy Środkowej ustrój tak samo stanowy. Różnił się tym stan szlachecki węgierski od stanu szlacheckiego w Polsce, że polski był jednorodny, szlachta polska o to zadbała. Majątkowo różniła się fortuna magnacka od drobnego na zagrodzie, ho, 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 ale prawnie nie. Miało tak jak szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. A w węgiersku było inaczej. Po pierwsze były dwa odrębne stany prawne już od Złotej Bulli Andrzeja II, która była jakby drugim takim dokumentem stanowym po wielkiej karcie wolności, Magna Carta Libertatum Kulajana bez ziemi w Anglii, w Królestwie Anglii. Mianowicie był to stan właśnie szlachecki, szlachty właściwej, nazwanej też rycerstwem wtedy, i baronów. To w średniowieczu. Później w czasach nowożytnych było potem wiele innych przywilejów, na przykład króla Zygmunta, króla Ludwika I, króla Zygmunta Luksemburskiego. Stan baronów zmienił nazwę na stan magnatów i po tym Ordo Magnatorum był znany do końca społeczeństwa stanowego na Węgrzech, czyli uwaga, do 1848 roku był ustrój stanowy w Królestwie Węgierskim. A szlachta pozostała, jeszcze muszę powiedzieć, jaki był wyróżnik, do stanu magnatów włączono osoby oczywiście z rodzinami, które posiadały albo nadane tytuły arystokratyczne, to oczywiście przez majestat królewski, potem cesarski i królewski, oraz te, które miały powyżej 40 wsi majątku. Powyżej, na przykład na Spiszu, taka rodzina była chorwa w moim terenie, że się tak wyrażę, macierzysty, można powiedzieć, bo mama mnie tam zabrała, jak miałem lat 7 niecałych.
Chorwatów Paloczajów, słynna rodzina. Natomiast przechodzimy, bo magnatami się nie będziemy zajmować, bo nas nie będzie w ogóle to interesować. Magnaci to właśnie byli w zamku, w komposesoracie, później po Curzonach. Natomiast szlachta dzieliła się, ale to już od strony nieprawnej, bo stan był jednolity, tylko od strony majątkowej. Za szlachtę komitacką, bo ona miała swoje samorządy komitackie, znakomicie już ukształtowane od XIII-XIV wieku. Szlachta komitacka dzieliła się na zamożną 40 do 10 wsi, czy 10 do 40. To była bardzo poważna warstwa liczebnie, ale nie na Orawie. Szlachtę uboższą, ale równie traktowaną jako szlachta posesjonaci, od jednej pełnej do 10 wsi. To była szlachta w posesji pełni, można powiedzieć, posiadająca tego nazwę, tak jak w Polsce nazywano ją też posesjonatami komitackimi. I teraz spadamy do kategorii dwóch niższych. To właśnie nasza rodzina i sąsiednie, wiadomo jakie. Szlachta cząstkowa, nazywano ją od dworów, kuria, kurie. To odmieniłem już genetivus, nominativus. Kurialną, a potem mówiono ziemia, to po słowacku czy po węgiersku ziemiaństwem nazywano. To była szlachta o rzeczywiście odpowiadająca po części, tu na pana Leszka wypowiedzi zwracam uwagę wczorajsze, ale różniąca się, znaczy zróżnicowana majątkowo, bliska jednak szlachcie zagonowej, bądź w szlachcie zaściankowej polskiej, ale uwaga, jak ktoś miał, tak jak Moniakowie, 3/4 katastrof wsi, a nawet połowę, bo to się wahało, to nie mógł zostać nazwany szlachcicem zaściankowym z oczywistego względu, więc nie możemy stawiać znaku równości, ale była to kategoria w każdym razie szlachty uboższej. I teraz wrócimy do Moniaku, więc chcę teraz odstąpić od tego. Jeszcze była kategoria najniższa. Armaliści, czyli gołota polska. Mieli herb, mieli na ogół nobilitację personalno-dożywotnią, ale były też nobilitacje dziedziczne. Ale nie mieli ziemi na prawie szlacheckim. Była to pozycja bardzo trudna. Bo albo kupowali, bądź dziedziczyli, bądź dzierżawili ziemię chłopską z obciążeniem, albo tułali się po miastach, bo często korzystali z możliwości utrzymania. W miastach mamy bardzo wielu takich szlachty, też na Orawie Dolnej, środkowej części. Czyli tu chciałem ten wątek wprowadzić jeszcze. Ja jeszcze chciałem drugi. Czy nie puścił pan jeszcze, mam nadzieję, czy... Nie przerywałem. No ale, że to się trzyma. To będzie pan musiał wykasować to, bo mówiliśmy o tym, że to zaraz się zagrzeje i tu eksploduje. Uwaga. Otóż teraz jeszcze wrócę do jednej rzeczy. Było, nie pamiętam, który z panów, to się już myli, wczoraj było taki, tyle bogatych wypowiedzi. Kwestia, a to chyba pan, tych orzenków, stanowisk, które Moniakowie obejmowali. Podkreślam, nie węgierski stan i magnacki, i szlachecki miał takie przesądy sferowe, używam specjalnie określenia, no z jakiej książki, słówko przesądy sferowe. Trendowata. Miszkówny, tak, słynne przesądy sferowe, tak, zawsze Miszkówna używa wielokrotnie tego określenia, mianowicie takie, że proszę sprawdzić, w czasach XVII wieku, w pierwszej połowie XIX, żaden magnat węgierski, panowie Palfi, Czaki, Esterházy, z tych katolickich nawet magnatów, nie wydałby swojej córy za Moniaka czy kogoś o podobnym statusie, mimo że stan szlachecki. Oni obejmowali stanowiska już po nobilitacji niższej i średniej administracji komitackiej. Jeszcze jedno. Mamy spisy żupanów i podżupanów. Proszę sobie przejrzeć te nazwiska w Komitacie Orawskim.
dostąpienie stanowisk wyższych było możliwe dopiero w drugiej połowie XIX, i to też pilnowano, że przynajmniej comes supremus, czyli żupan, nadżupan, znaczy teraz się używa tego nado iszpan, żeby nadżupan był zawsze z rodziny magnackiej. Dopiero ostatni żupani z powodu zmian politycznych ustrojowych na Węgrzech, tak arystokracja węgierska pilnowała jego nosi. Czyli tutaj wewnętrznie, w obrębie stanu szwedzkiego, widzieliśmy moniakowie, ja podam te żony, albo spośród równorzędnych rodzin szlachty drobnej polskiego pochodzenia, albo szlachty urzędniczej drobnej jak Obaw, i to był ten sam poziom, no oni mieli tam co prawda trzy wsie, tam jedną, bo to jest Lechoty, ale potem mieli tam działy dwóch innych, to szlachta jednowioskowa, no trochę bogaci, ale ten poziom, i to było możliwe. Natomiast gdzież by, czyli trzeba powiedzieć, że ten awans urzędniczy, honoraciones po łacinie, te godności, to moniakowie nabywali dopiero po zmianach ustrojowych na Węgrzech z biegiem XIX. Mowy nie było o tym, że w drugiej połowie XIX. Mało tego, przypomnę, pan na pewno o tym mówił wczoraj, były czterokrotne protesty szlachty komitackiej. Tak, wiadomo, bo bronili po pierwsze, jak mogą przybysze, sołtysi ledwie odrośli, tutaj dostać klejnot szlachecki i godności. To było uważane za obrazę szlachty. Oczywiście przełamano, ogromny wpływ na to miało przełamanie opcji luterańskiej na rzecz katolickiej, bo to jakby wzmacniało tę przychylność, protekcję dworu habsburskiego, tę opiekę habsburską. Było bardzo istotny czynnik, podkreślam go. Także pozycja moniaków była uzależniona od dwóch czynników. Zwycięstwa to wygrał kapitalnie Mateusz po swoim niesamowitym ojcu Andrzeju, czyli poparcie sił habsburskich w decydującym momencie. Ale z drugiej strony była negatywna strona. Niechęć, a nawet przez pewien czas separacja ze strony szlachty tej rodowo-luterańskiej z Dolnej Orawy. Oni ich nie chcieli. Uważali ich za obcy żywioł, który nie powinien dostąpić tej godności. Wracamy już szybciej. Jesteśmy już po nobilitacji, po zmianie statusu i zdecydowanie po oczywiście oddaniu przez Mateusza Moniaka jego rodzinę urzędu sołtysiego, który utrzymał w moim przekonaniu w ręku ostrosz. I są świadectwa na to, że urzędował jako sołtys. Mateusz Moniak, mówiłem o tym państwu, w 70-tych latach właśnie po nobilitacji zbudował dopiero nowe domostwo, którego najstarsza część, w moim przekonaniu, właśnie była przez nas oglądana. Wtedy, z 70-tych lat XVII wieku. Ale część budulca była wykorzystana z domu pradziada, dziada z 1604 roku, to wiadomo z badań. Potem ten dwór został uzupełniony, wyremontowany przez syna Mateusza Stanisława Moniaka po wojnie kuruców Emerytekej i Mretekej, czyli w początku lat 90. Mamy świadectwa techniczne, analizy technicznej z 1691 roku. W czasie, o którym mówimy, potoczyła się śladem tatusia, czyli Andrzeja, udana walka Mateusza Moniaka o hale i pastwiska kadukiem na Polanie Sychlec, który należał do Wilczków. Należała ta polana od 1674, a wcześniej do gromady Podwilka. Nastąpiło tak zwane zajęcie terenu. Moniakowie przejściowo zostali przegnani, ale w 1677 doszło do ugody. Mianowicie Moniak dostał prawo wypasu 50 owiec na obu polanach, zresztą Sychlec i Czerniec. Zgodę na wycinkę lasu, na opał i budulec i mógł nawet karczować cyrle pod Czernicem. Mało tego, Wilczkowie i Bukowiscy, chociaż byli przecież stratni, mieli mu wypłacić 400 zł polskich
za należności, za szałasy, koszary i inne urządzenia pasterskie, które zbudował tam całkowicie samowolnie. W 1682 Stanisław Moniak, już syn Mateusza, kolejne pokolenie, za 260 talarów wykupił od Bukowińskich prawo wieczystego użytkowania części hali Czerniec, a za 240 talarów części znacznej hali Sychlet od Wilczków. I wreszcie koniec tych zmagań pasterskich, zawsze udanych dla Moniaków. 1714 Wilczkowie odstąpili ćwierć hali Sychlet, a Bukowińscy połowę hali Czerniec z okolicznymi lasami. Te wszystkie zdobycze były bardzo pilnowane przez pokolenia Moniaków XVIII-wiecznych. Z 1682 mamy krótki, piękną polszczyzną napisany i opublikowany testament Mateusza Moniaka, gdzie cały majątek oddaje oczywiście z wianem, wianuje żonę Annę i oddaje synom Janowi Stanisławowi, córkom trzem już, Zofii, Annie i najmłodszej Katarzynie, urodzonej po 1674 roku. Przy czym córkom, zgodnie też z prawem, zapewnił tak zwane realności posagowe, no, zabezpieczył im posagi. W latach 1688-1, to jest do wyjaśnienia jeszcze w naszych tam dalszych rozmowach zawodowych, badawczych z panem Michałem Szymusiakiem, Mateusz Moniak, w mojej analizy, Mateusz Moniak, Mateusz Ostrasz wytyczają granice połówek dawnego sołtystwa i ustalają dochody z młyna. Zwrócimy do tego po prostu. W każdym razie ważne jest, kiedy umiera Mateusz Moniak. Otóż umiera między testamentem podpisanym własnoręcznie, czyli 1682 a 1686. Skąd ta druga data? A dlatego, że w tym roku dochodzi do podziału majątku dziedziczonego przez wywianowaną żonę, wdowę Annę, synów i córki z kwotami posagowymi. To jest, te daty są pewne. W latach 80. znika kolejne, trzecie, dobrze mówię, tak, Moniak bez imienia, Andrzej Moniak, Mateusz Moniak, tak, znika trzecie pokolenie Moniaków, pojawia się czwarte, Stanisław. I teraz Stanisława, tutaj też będzie punkt zaczepienia ważny, o tym zapomniałem. On nosił bardzo, on czyli Stanisław, piękny tytuł, senior nobilis, starszy szlachcic rodziny szlacheckiej, dyrektor familii sue plenipotentiarius. Jakby no, dosłownie dyrektor rodziny swej, pełnomocnik. I rzeczywiście pełnił tę funkcję. Zmarł, od razu powiemy, po 10 grudnia 1724, bo zaraz przejdę do jego testamentu, bardzo ważnego dokumentu. I teraz tak, Stanisław Moniak jest fundatorem, to już wiemy, fundatorem chorągwi wotywnej 1705, tej, która wisi, z kapitalnym programem, przypomnę wątek maryjny, niewiastę apokaliptyczną, Matkę Boską Bolesną, wątek męki pańskiej, czyli dolorystyczny, ukrzyżowanie i triumfalny w niebo wstąpienie Chrystusa, a bardzo piękny program ta chorągiew. Chorągiew została jednak ufundowana na wygnaniu, ponieważ powstanie ostatnie stanowe Franciszka II Rakoczego, a więc orientacji protestanckiej też, przegnało tę arcykatolicką drobną szlachtę z tego obszaru Górnej Orawy. I gdzie? Do gniazda rodzinnego. Najpierw Stanisław z rodziną, lojalista, ale i pamiętny korzeni rodzinnych, zresztą piszący też, umiejący pisać pięknie po polsku, znalazł się z rodziną w Grzechyni w 1703, ucieczce przed Kurycami, do domu posesora Makowa Stefana Bielskiego, a w 1708 mamy świadectwo, że wrócili do rodzinnego gniazda po czterech pokoleniach. W ojczystej siedzibie, czy dziadowskiej, pradziadowskiej siedzinie i niewątpliwie tam dochodzi do fundacji tej bardzo ważnej, fotywnej chorągwi.
która została między 1710 a 14 według mnie ofiarowana najpierw kościołowi parafialnemu dla Zubrzyczan w Podwilku, zdecydowanie, czyli świętego Marcina, a od 1714, gdy nastąpiła fundacja nareszcie świątyni filialnej drewnianej świętego Michała, kościoła drewnianego w Zubrzycy Górnej, przeniesiona wraz z oficjami, czyli nabożeństwami zleconymi przez fundatora. Akt uposażenia mamy z 1713 roku. Stanisław Moniak jednak był zawsze, można powiedzieć, odziedziczył wszystkie cechy swoich poprzednich dwóch pokoleń swojej rodziny, czyli ojca i dziada. Mianowicie, proszę sobie wyobrazić, właśnie to kuluarowo żeśmy przypominali, to katastrofalnej sytuacji ekonomicznej Górnej Orawy po tych wojnach przełomu XVII-XVIII wieku, szczególnie tej pierwszej kureckiej emerykatykej, ale i przemarszu chorągwi litewskich, gdzie były pustki osadnicze, ledwie brakowało ludzi do pracy. Było tak, że na 10 ról osadniczych 8, 7 pustoszało, zostawało 2, 1,5, 3. Tragedia. Zrobił tak, nie załamał rąk, odbudował od 1710, dlatego że wtedy było już w rękach katolickich, 11 przychodzi pokój szatmarski, Sotmar, dający stronie habsburskiej pełną władzę nad Węgrami już na zawsze. Rekonstruuje dwór, ten. Buduje budynki gospodarcze znosinowe, zakupuje ziarno siewne, rekultywuje grunty orne. To była potworna praca. I co ciekawego, proszę Państwa, nie waha się, nie cofa przed pożyczkami u chłopów okolicznych. Ze szlachty mało kto chciał mu pożyczyć, być może się nie zwracał. To bardzo znamienne i bardzo ciekawe. Adam Wilczek jeden, no wiadomo jakie były związki między Wilczkami a Moniakami, i krewny jego wspaniały pleban Orawki, wtedy Stanisław Wilczek. Ci pożyczyli mniejsze kwoty, ale największe, i to występuje potem w testamencie, Jan Kowalczyk, taki świadek też testamentu, chłopi, stanu chłopskiego, Górnej Zubrzycy, ogromne kwoty, ja już nie będę tych sobie wymieniał, bardzo dużo jest też gospodarzy innych, pojedynczych, którzy pożyczali. I trzeba powiedzieć, że wspaniale się zachował dłużnik, czyli Stanisław, nie tylko doprowadził ten majątek znowuż do stanu mniej więcej takiego, o jaki chodziło, ale kiedy testament był w trzech fazach. Pierwsza część 10 marca 1717, kiedy chodziło wstępnie o taki przewidywany podział dóbr. Druga, ważniejsza wersja jakby rozbudowana, 25 października 1719, kiedy służni dworscy, służni to było stanowisko sądowe, komitackie, sedes judiciaria, po łacinie, czyli okręgowi urzędnicy sądowi ogłosili listę zobowiązań dłużnych testatora. Proszę Państwa, 1600 talarów długu na i nie na utracjuszostwo, nie na karty, panie Leszku, Bakaraka czy Faraona. To były późniejsze czasy tych numerów, tak, tylko na ciężką pracę w gospodarstwie dworskim. I proszę sobie wyobrazić, spłacał tak systematycznie ten człowiek, mówię o Stanisławie, że kiedy przychodzi do przygotowania ostatniej wersji testamentu, 10 podpisanej 10 grudnia 1724, to jest właściwy testament, to mamy z długów pozostałość 600 talarów i tam denarów kilkudziesięciu. 60% spłacił w ciągu 5 lat. Czyli można powiedzieć, że udało się, jest pani zabandażowana pewnie. Oj Boże, cieszymy się strasznie. I pędzimy dalej. Otóż teraz będzie o testamencie, a potem jeszcze, ale proszę nie zapomnieć hasła, muszę tylko kościół parafialny. To hasło proszę mi przypomnieć. Kościół parafialny dla Moniaków.
Jaka była sytuacja rodzinna Stanisława, kiedy przygotował już tę trzecią wersję testamentu? Żyła wdowa, bo trzy żony miał. Annę Wilczek i z Anną Wilczek trzech synów. Stanisława zwanego Chrapek, to jest cecha chrapania. Mateusz, najważniejszy, zmarły w 1761, znamy dokładną datę, z powodu zachowania płyty grobowej, i Gabriel. Tych trzech znamy też z dokumentów. To z pierwszej żony. Dalej nie idę już pokoleniowo. Druga żona, Ewa Abafi, też była o niej mowa, zostawiła mu jednego syna, Stefana. Trzecia, Marcjanna, ona też Marią, myślę, że używano imienia Marcjanna z uwagi na respekt wobec imienia Maria z Górska. Proszę zwrócić uwagę, że tylko jedna Węgierka w jej Polsce. Zostawiła mu syna Tomasza, od którego szły kolejne, ale i od pozostałych linii pokolenia. Ja jeszcze dodam, że brat Stanisława, Jan, który zmarł przed 1724, wcześniej zostawił też trzech synów, Jana juniora, Adama, który występuje zresztą pod kilkoma, to wymaga wyjaśnienia imiona, no właśnie te imiona się wahają. I Filip, Filip jest pewny. Trzeba do... I oczywiście były też osobno córki, to już wiemy, te nobilitowane, Katarzyna i Zofia. Katarzyna. Nie, to potem, to następne pokolenia. Już właśnie to będzie smaczek na koniec. Te dwie zakonnice Moniakówny. Tak, i teraz wracam tak. Dodam tutaj jeszcze tylko tyle, że to potomstwo z żon, kolejnych żon Stanisława, trzech, no, odegrywać będzie bardzo dużą rolę w podziale tego majątku, niestety już nie rozrastającego się, tylko doprowadzonego do stanu ponownego, względnego rozkwitu przez Stanisława na końcu jego życia. I tak, Marcjanna, ta ostatnia żona i wdowa, dostaje połowę parceli dworskiej z dworkiem, gospodarczymi budynkami i młynem z gospodarstwa starego Mateusza, czyli ojca Stanisława. Tam są liczne, bardzo ciekawe nazwy terenowe. Nie mamy na to czasu, które pozwalają określić, gdzie się mieściły poszczególne części. Pada słowo Zawodzie, Górny Kraj, Dolny Kraj, oczywiście Katastru Wsi. Padają określenia ewidentnie znane, rozpoznawalne, mianowicie Zochlipowa, Szmalowskie, Łąki, Ziemie Orne, Pastwiska i oczywiście Pasienki. Jest mowa sięgania tych pól do hali śmietanowej Zubrzyckiej, do hali Sychlet. Wszystko potwierdza te operacje poprzednie, o których mówiłem. Na każdym tym dziale była zapisana kwota w talarach, przy czym każdy ze spadkobierców, łącznie wdową, miał do spłacenia resztę długu. Bardzo sprawiedliwie. I ten dług został spłacony. To było bardzo uczciwe i poważne potraktowanie tych należności, czy tych zadłużeń przez Stanisława. Tomasz, ich syn, czyli Marcjanny i Stanisława, i otrzymał też poważny udział, tam oczywiście były też rozdzielano też krowy i klacze, ale też pomijam prace, oczywiście budynki. Tomasz dostał browar, widocznie jego tatuś uważał, że go dobrze poprowadzi, ponieważ tak jak mówiłem, był i tartak, był i młyn, był i browar. Stefan, syn po Ewie Abafi, jedyny, dostał już mniej. Ciekawe, że ta, jak zwykle, trzecia żona była wymieniona na początku. Wdowa i jej synek. To było pierwsze, tak? Mila kiwa głową. Tak. Życiowo, taka kolejność życia, tak. Więc Stefan troszkę mniej, ale też tam podzielił mu nawet spichrze zbożowe, 12 koców zboża dostał i tak dalej. I ważne, bo to jest istotne, Stefan dostał budynki po zmarłym stryju Janie.
czyli było odrębne, ewidentne domostwo Jana, brata Stanisława, był młyn i plac i tereny na Zakamionku, czyli sięgali tam w tym wiadomym kierunku, kierunku jakby od góry w kierunku Lipnicy Małej. Kilka zagród wymienionych jest to nazwy i pastwiska, i pola za głębokim potokiem. Oczywiście Stefan był też obciążony długiem ojczystym. I teraz do pierworodnych, czyli po Annie Wilczek. Mateusz, ten kolejne pokolenie o imieniu Mateusz, dostał budynki i z górnego, tam pomijam już te ruchomości, bardzo kosztowne, bardzo ruchomości rolne, no, na przykład korce zboża, część stadniny, część stada bydła mlecznego, ale ważne są te grunty. Połowę gruntów starego Andrzeja, czyli drugiego pokolenia, różne tereny przy Beskidzie Polskim, plac pod młyn, drugi, pół gospodarstwa, zagrody, ona nosi tu nazwę, to może być jakieś większe ocenie onomastyczne, Barudowskiego z chałupą, połowę Cyrli, aż po Roztoki i Hale Czerniec. I Mateusz był potraktowany z wyróżnieniem. Jego brat rodzony Stanisław Chrapek, o którym przed chwilą była mowa, dostał dział po sąsiedzku, w tym budynki właśnie po pradziadzie swoim Andrzeju. Czyli widzimy, jak każde pokolenie inaczej umieszczało swoje siedziby. Też tam tereny aż przy polskim Beskidzie, Hale Roztoki, od Cerli do Hali Roztoki i tak dalej. I wreszcie mamy Gabriela. Tu właśnie, pani Jadziu, będzie ta ciekawostka. Mianowicie Gabriel dostał po protoplaście, pradziadzie, budynki, stodoły, dwa gumna, tereny między Borami a gruntem Lipnickim. Czyli jest pewne, potwierdzam jeszcze raz, odrębna była siedziba Moniaka bez imienia, odrębna siedziba budowana potem, zresztą najpierw z Ostrożem wspólna, a potem osobna Andrzeja i kolejno Mateusza, to już mówimy o tym okresie Mateusza i Stanisława, ta poszlachecka, nobicowana. To były odrębne ośrodki dóbr Moniaków. Naprawdę potrzebne byłoby studium toponomastyczne, topograficzne, historyczne, które by kapitalną tę rekonstrukcję prowadziły, a nas w terenowych jest bardzo dużo. Bardzo. I teraz tak, dlaczego Gabriela wymieniam na końcu? A dlatego, że poza tam działkami, które wspominamy, też pracę na młyn i tak dalej, miał zapewnić posag siostrze Barbarze i utrzymywać ją do zamążpójścia. A Barbara nie wybrała zamążpójścia i to właśnie będzie za chwilę. Tak, zdecydowała się na inną drogę. Synowie z pierwszego małżeństwa, ciekawe, że ich obciążył tym zadaniem, mieli bronić terenów wypasowych na Hali Czerniec. Nie ci młodsi, czyli ci najstarsi. Mateusz, Stanisław Chrapek i Gabriel. Wdowa i młodsi synowie mieli nawet obronić Halę Sychlec. Wyróżnił te jakby tereny obronne. Córkom, teraz do pani zwrócone, córkom zapewnił zgodnie z prawem ówczesnym polskim, spadkowym, węgierskim też, w stanie szacheckim, posagi po 50 zł reńskich i uwaga, zakazał zgodnie z prawem oddawania przyszłym zięciom, o ile by miały tych mężusiów, cząstek majątkowych. Tylko ruchomości. Dochodziło często, że klenodia, czyli kosztowności, klejnoty, rzeczy wartościowe, o wiadomo, w skrzyniach posagowych dawano córkom, ale w żadnym wypadku nie nieruchomości. Taka była formuła. Prosił wreszcie po załatwieniu wszystkich spraw rodzinnych o fundację mszalną i wypominki za rodziny i dobrodziejów kościoła Michała Świętego Archanioła, czyli fundowanego, drewnianego 1714, tu, znaczy z Zubrzycy Górnej i o wigilie kwartalne za dusze przodków, to typowe nabożeństwo wypominkowe, a co kwartał miała być odprawiana msza śpiewana mestra kantata w środę, wybraną środę. Typowe sformułowanie
ta tak zwana klauzula dewocyjna. Testament wpisał, do tej pory mieliśmy do czynienia z dokumentami wyłącznie po polsku albo po łacinie, upstrzonej pięknymi polonizmami ówczesnej, dość kalekiej słowaczyźnie, organista parafii Podwilk, Józef Talarkiewicz, bo zaczynała ta słowaczyzna, zresztą trudno nazwać słowackim, biorąc pod uwagę ortografię, obowiązywać jako język administracji niższej Komitetu Orawskiego. Ale ci ludzie, czyli ta rodzina, to już mówiliśmy, między sobą, a tam w testamentach, gdzie mogła sama, jak Mateusz, ojciec Czesława, posługiwała się piękną rasową polszczyzną swojej epoki. Mówiliśmy o tym, że świadkami, czy nie mówiłem, świadk, ale zgodnie z prawem, byli z ramienia Komitetu Adam Rewicki i Laszlo z Meszkal. To jest ważne. Komitet w pełni prawnie aprobował ostatnią wolę Stanisława. I został zaproszony jako świadek, bardzo charakterystyczny, mój ukochany pleban Podwilka, a potem Orawki, ksiądz Jan Grotowski, o którym była wczoraj mowa, ten opiekun pierwszych mistrzów figur kamiennych. Był też rektor szkoły parafialnej z Podwilka, Andrzej Jurczak i pięciu gospodarzy już w Zebrzyce Górnej w imieniu gromady. Teraz będzie ten mały passus, galopuje jak mogę, bo się zbliżamy do końca. Mały passus o kościele. Panie Michale, bo słyszałem to z pana ust na koniec, to już pan tylko rzucił taką wisienkę. Kościół parafialny rodziny Moniaków to był wyłącznie kościół świętego Marcina w Podwilku. W prawie kościelnym, powszechnym, katolickim, istniał obowiązek chowania, czy pogrzebu, parafian przy kościele parafialnym. Musiało dojść do porozumienia, ugody między właściwym plebanem, czyli w tym wypadku plebanem Podwilka, a plebanem siostrzanej, sąsiedniej Orawki, aby doszło do pochówku gdzie indziej. Mówię to na zaś, bo jeszcze nic nie jest przebadane, ale dlatego, że miejscem, ja się tym nie zajmowałem, także ja nie powiem swojego zdania. Niemniej właściwym miejscem pochówku pokoleń Moniaków tego czasu byłby kościół świętego Marcina w Podwilku. Tylko mówię, nie kościół filialny ich, ponieważ kościół filialny tylko z delegacji plebana mógł być miejscem pochówku. Natomiast nie sąsiednia parafia automatycznie. Chce pan od razu coś powiedzieć, czy nie? To znaczy, może a potem, dobrze. Bo ja pamiętam, że pan mówił, że są przesłanki. Od strony prawa koniecznego na tym się znam, bo wciąż latami całymi śledzę historię kościelną, jest sprawa ewidentna. Właściwym miejscem do chowania Moniaków tego czasu byłby kościół świętego Marcina. Właśnie dlatego, że była taka podległość parafialna. Ale mogły zajść tak zwane okoliczności nadzwyczajne. I teraz kończymy tak. Jak państwo wiedzą, opublikowałem majątek Moniaków 1741 z papierów zbytczy, z archiwum bytczy państwa oraskiego. To jest bardzo ciekawy dokument. Obejmowali połowę dawnego sołectwa, a jednocześnie był to bardzo potężny kawał katastru wsi. No, można powiedzieć, więcej niż połowa wsi należała do nich. Ale byli podzieleni na 9 szlacheckich gospodarstw rodzinnych, w tym Wojciecha Wilczka, który się przyżenił przy rodzinie Moniaków. I występują tam, to bardzo ciekawe świadectwo osób. Nadal jest Gabriel, najbogatszy z tej pierwszym małżeństwie, czyli Gabriel z matki Wilczek, a z ojca Moniak po Stanisławie. On ma potężne, znaczy oczywiście na miarę tych małych mająteczków. Następnie Stanisław Rapek, a potem Mateusz. Trzy gospodarstwa tych najstarszych synów Stanisława. Ponadto występuje Jan, zapewne junior, syn Jana, czyli tego brata starszego Stanisława. Potem występuje, jakby spadając niżej ekonomicznie, Filip, bardzo biedny,
brat rodzony tego młodszego Jana i wreszcie drugi Jan, trudno powiedzieć już, bo oni mieli jeszcze synów, ta genealogia tego następnego pokolenia, tam było co najmniej 10 po mieczu. I wreszcie Stefan, którego dobrze znamy, syn z drugiego małżeństwa, ma z Ewą Abafi, tu chcę podkreślić, z Ewą Abafi, no nie spod krowiego ogona, no szlachta drobna, ale szlachta posesjonaci, urzędnicza. No, szczyt biedy, miara owsa i dwie krowy, a ci ilustratorzy byli bardzo szczegółowi. To była scheda Stefana, syna Stanisława i Ewy Abafi z drugiego małżeństwa. Makabra. Żyła jeszcze w tym roku, 1841, wdowa, strasznie długo żyła, Marcjanna Zgórska, która, o której wiemy, i to się zgadza z innymi świadectwami, miała jeszcze 4 nieletnich synów. Także tu się dalej to pokoleniowo rozwijało. Mateusz, niewątpliwie syn Stanisława, ten mówiłem o tej najstarszej trójki synów, zmarł 1761, mówi o tym zachowana płyta nagrobna. I teraz błyskawicznie chcę zakończyć tymi kobitami o nietypowych losach. To też jest bardzo ciekawe. Ja jeszcze chcę tylko dodać, że mamy kilka opublikowanych to z zbiorów z Muzeum Tatrzańskiego ciekawych dokumentów z XVIII wieku, na przykład przepiękną polszczyzną Andrzej Wilczek karci szwagra Stanisława Moniaka, a Andrzej Wilczek był bratem Anny Wilczek, pierwszej żony Stanisława. Żeby odwodząc go od przymuszania przedwczesnego ożenku syna Gabriela, ponieważ temu młodzieńcowi przynieść to może wiele nieszczęść, a rodzinie frasunek. Piękny kawałek kultury literackiej, a jednocześnie problemów rodzinnych. Z 1742 mamy już Kalwarii Zebrzydowskiej wystawiony też po polsku oczywiście dokument świadectwa pobytu tercjarki bernardyńskiej, panny Barbary Moniakowskiej, wystawia preceptorka Kalwarii Maria Borytowska i delegaci konwentu bernardynów Szymon Bienkiewicz i Benedykt Majchrowicz. Nie było w Kalwarii Zebrzydowskiej konwentu bernardynek. Siostra Barbara, jak najbardziej istniejąca postać, pisze o profesji zakonnej, że przyjęła, a więc o ślubach uroczystych, wieczystych, potrójnych, ja już nie będę Państwu przypominał, co to oznacza, a więc musiał być to klasztor klauzurowy. Nie pisze, że w Krakowie, nie ma innego wyjścia. Mogła być na dewocji prywatnej i tak zwanym stażu tercjarskim przy Kalwarii Zebrzydowskiej, znamy łączność w kulturze religijnej, pisałem o tym 100 razy, między Orawą a Kalwarią Zebrzydowską, ale tam nie mogło być życia konwentualnego. Wielki znak zapytania, jak się i losy dalej toczyły. Bardzo to ciekawe, a jeszcze Państwu dodam, że z trudem u bernardynek tercjarek prowadzono w Polsce, nie chciały tego, zostawały te panny i wdowy przy albo pracy własnych rąk, albo przy majątku dziedziczonym, nie chciały przyjmować klauzury ścisłego życia i bulla papieska rozstrzygnęła to dopiero w 1566, no ale o wiele wcześniej niż żyła Barbara, wymóg ślubów uroczystych i klauzury, a prowadzono w Polsce tę bullę dopiero w 1595, warto wiedzieć, zatem już za życia Barbary, no połowa XVIII wieku, wszystko to obowiązywało. Czyli wymaga to też jeszcze pokruszenia kopii kwerendarskich, ale już na innym polu ja mam sposób dojścia jakby do tego. Ja po prostu nie zajmowałem się wśród 100 innych tematów tym tematem. Ja to jeszcze rozpoznam, ale sygnalizuję bardzo ciekawą historię życia panny Barbary, siostry Gabriela, Moniakówny niewątpliwie, córki Stanisława. Czyli mamy bernardynkę tercjankę, ona pięknie pisze o sobie tercjanka, tak pisano wtedy i ta siostra uboga trzeciej reguły, tak pisano. Ale jest i drugi dokument, pokolenie niżej, mianowicie syn Stanisława, tego dyrektora seniora, Mateusz Moniak,
mówiłem, też z tej pierwszych trzech najstarszych, czyli z małżeństwa z Anną Wilczek, miał córę, Barbarę Katarzynę, lubiły to imię Barbara, Barbarę Katarzynę, która prezentuje nam się z kolei też w 1854. Ten dokument został przez Jerzego Roszkowskiego sfotografowany, a nie opublikowany, to też przeoczenie. Mianowicie jako karmelitankę bosą z ulicy Wesołej z klasztoru karmelitanek bosych w Krakowie. Jak najbardziej klasztor ten fundowany w 1618 na ulicy właśnie na Wesołej, tak. W dwóch fazach. Najpierw przy ulicy Grodzkiej, przy kościele świętego Marcina, później luterańskim. Jako dom panien to bardzo surowy, to bernardynki miały swobodne życie. Bardzo surowy, klauzurowy zakon ascetyczny, a założyła Konstancja Burzyńska, a 1825 Jan Szembek, kanclerz Wielki Koronny, przeniósł je do nowego kościoła klasztoru świętej Teresy na Wesołą. I jest ta świątynia barokowy Pięty Kościół, czyli jest to autentyczna sprawa, też piszącą oczywiście, no nie muszę mówić, w jakiej kulturze literackiej i w jakiej atmosferze duchowej wychowana. Czyli mamy te dwie panie z różnych pokoleń, starsza, młodsza, Barbary, chowane w domach zakonnych polskich. Ale jest i taki kwiatuszek wspaniały, jeszcze z tego ostatniego, no bo tylko XVIII wiekiem. 11 października 1743, Pożoń, czyli Presburg, czyli obecna Bratysława, dyrektor Weidinger z Komory Królewskiej, radca stanu, pisze w sprawie przemytu owiec, koni, wołów i owsa z Węgier do Polski, odwrotnie chodziło o przemyt intratny dla potrzeb prywatnych szlachty Komitatu Oraskiego. To oczywiście było niedopuszczalne w myśl, przypomnę, to były rządy cesarzowej Marii Teresy, bardzo ostrej już biurokracji. Otóż Stanisław Herapek Boniach, czyli też z tego pierwszego małżeństwa, ale ten średni syn, dopuścił się przemytu dwóch wołów w 1842 na kwotę niezapłaconego cła, czyli tricezimy 27 florenów i oczywiście mu to wypunktowano. I wreszcie ostatni dokument, który chcę tutaj przytoczyć. W 1785, 3 listopada, w tymże Pożoniu, dyrektor Pożońskiej Akademii Królewskiej, to była poważna uczelnia królewska, wydaje zaświadczenie zakończenia pierwszego roku nauki w zakresie wykładu. Sprawa naturalnego, powszechnego i ludzkiego, czyli prawa naturalnego, nauk politycznych, historii powszechnej, panu szlachcicowi, Dominus Nobilis, Władysławowi Moniakowi na Wydziale Prawa. A więc w tym kierunku tu panie spędzały czas na głębokiej dewocji i życiu mistycznym w klasztorach małopolskich, a tu pan syn Tomasza, wnuk Stanisława z trzeciego małżeństwa z Marcjanny Górskiej, Władysław Laszlo, węgierski, ale nie jest tam podawany po węgiersku, tylko Ladislaus po łacinie. Władysław Moniak kończy bardzo poważne studia. To pokazuje, wyjaśnia też te sprawy, o których mówiliśmy. Ci, którzy żyli w środowisku, czy mieli szczęście kontaktować się z środowiskiem intelektualnym, czy choćby na poziomie większej parafii w środowisku polskim, władali piórem, myślą i w słowie polszczyzną. Ci, którzy kształcili się na Węgrzech, można powiedzieć tak, zyskiwali znajomość płynną węgierskiego, a na pewno łaciny. Przypomnę Państwu jeszcze na koniec jedną rzecz. Szlachta Węgier, całego Królestwa Węgierskiego posługiwała się w sądach, w życiu publicznym, w życiu politycznym i w życiu też towarzyskim, łaciną do 1840. Tak. Z wyjątkiem czasu Józefa II, który prowadził głupkowato według swojego planu germanizacji niemiecki wszędzie i wycofano się z tego za Leopolda II. 1800, dlatego w związku z tym szlachta węgierska, obojętna jakiego pochodzenia,
władała w mowie i piśmie łaciną swobodnie, praktycznie do czasu wielkich zmian ustrojowych. Mówiłem o 1848, kiedy kończy się, wiadomo w jakich okolicznościach, na Węgrzech powstania narodowego Kossutha, powstania próby niepodległych Węgier, kończy się społeczeństwo stanowe, pojawia się formalnie równość wobec prawa i zniesienie stanów, ale właśnie na Węgrzech zachowaniem honorowych tytułów szlacheckich, arystokratycznych do końca. I tu będzie na koniec jeszcze ciekawostka, taki smaczuś też. I zachowaniem tak zwanych, można powiedzieć tak, prymatu honorowego w różnych okolicznościach życia publicznego, czyli taka łagodne wyrównanie. I teraz, tak pilnowano tego w Królestwie Węgier jeszcze w okresie międzywojennym, po oczywiście zdeptaniu czerwonej bestii Bailey Kuna w 1919 roku, kiedy Armia Narodowa admirała Miklosza Horthy na Odbanie opanowała znowuż, czy też odzyskała kraj, że to jest niesamowite. O Miklosu Horthym wiemy dobrze, no, był niewątpliwie mężem opatrznościowym dla Węgier okresu międzywojennego i do 1944 przeprowadził Węgry, jak można było wtedy najlepiej. No jak wiadomo, jak się skończyło, Węgry upadły najpierw pod łapą niemiecką, a potem lepiej nie mówić. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że Miklós Horthy, to się mało wie, można powiedzieć, co to ma wspólnego z maniakami, ale pokazuje to koloryt życia szlachty. Miklós Horthy pochodził z szlachty średniej, komitackiej, oczywiście Nagybania, czyli obecnie Bajamare Rumunii, Nagybania po węgiersku, z szlachty średniej i był wyznania kalwińskiego, czyli ewangelicko-reformowanego. Kochani moi przyjaciele, znajomi koledzy, w okresie międzywojennym jeszcze katolicka arystokracja z dawnego stanu magnatów Królestwa Węgier w życiu prywatnym towarzyskim nie chciała mu podać ręki. Dlatego mało o tym wiadomo. Horthy ocalił od bolszewizmu, no i z sojusznikami Rumunią, akurat zabawną, i Czechosłowacją. Ocalił Węgry. Ale dla magnatów węgierskich był nie do przyjęcia, bo był w szlachty średniej, nieutytułowanej i wyznania już wtedy mniejszościowego, autentyczne. I wprawdzie przypomnę, że panowie przecież Czaki, Teleki, Betlen, którzy w większości byli reprezentowali właśnie rodziny magnackie, jak ta właśnie wspaniała ostatnia pani na Zamku Niedzickim, myślałem o rodzinie Betlen, reprezentowali magnaterię katolicką. Obejmowali funkcje premierowskie, ministerialne w rządach powoływanych przez regenta, zgodnie z ustrojem, regenta Miklosza Horthy. Ale w życiu towarzyskim, prywatnym byli całkowicie odrębną kastą. Tak na Węgrzech utrzymywano te zasady. Nie było mowy o tym, żeby powiedzmy we wspólnym salonie, nie takim jak piękne, jak dworze, ale nawet pałacu, zmieścił się Miklós Horthy z rodziną i powiedzmy panowie Esterhaz, książęta, notabene z tytułem książęta. Nie do pomyślenia w okresie międzywojennym. Mówię, warto o tym pamiętać. A jednocześnie honorowano oczywiście jego stanowisko państwowe, jego uprawnienia, bo to było zgodne z interesem państwa. No pamiętaj, mówię o tym dlatego, że teraz jeśli sprawdzimy to wszystko i na tym się już może właśnie ja pożegnam z państwem do klimatu moniaków z Zubrzycy Górnej, to wyobraźmy sobie teraz, no nie chcę nazwać to przepaści o dystansem, ale drabinę między już uszlachconymi, nobilitowanymi moniakami, a powiedzmy rodzinami zajmującymi stanowiska komposesoracie dominium oraskiego, czyli tymi utytułowanymi rodzinami magnatów. Bardzo pomogło wszystko, co się zdarzyło moniakom, ale nie zmieniło w tym bardzo zhierarchizowanym, zróżnicowanym prawnie społecznie w społeczeństwie, nie zmieniło ich statusu, który był tak wyższy od stanu kmiecego, od stanu chłopskiego,
ale radykalnie niższy od elity magnackiej. To było naturalne, oczywiste dla wszystkich. Poruszaliśmy też jeszcze jedną kwestię, że od strony majątkowej, jeszcze dodając te klęski żywiołowe, że końca, znaczy wojenne, końca XVII, początku XVIII wieku, że majątkowo maniakowie w XVIII wieku umiarkowanie wynosili się ponad bogatsze gospodarstwa chłopskie w Zebrzycy Górnej, a wilczkowie jeszcze mniej w Podwilku, ponieważ było ich więcej jeszcze tych rodzin poszczególnych na tym majątku po sołtysiu. No, warto to wszystko pamiętać. Chciałem się z Państwem, starałem się jak mogłem pożegnać, mówiąc tylko wszystko przed nami, jeśli chodzi o badania. Dziękuję bardzo.